piątek 11 grudnia oficjalnie oddano do użytku chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa i Stebna Beskid. W oficjalnym odbiorze i symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, gminnych i wojewódzkich, a także wykonawcy. Tempo prac było niezłe, bowiem rozpoczęliśmy praktycznie na przełomie wakacji, czyli między lipcem a sierpniem. Udało się, jak widać, jest zrealizowany kolejny etap inwestycji, 848 metrów. Koszty nie małe, ale jak podkreśla wójt gminy Łucja Michałek, w 90% inwestycja została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego. Tego typu inwestycje w górach są trudnymi inwestycjami ze względu na pochylenia podłużne, poprzeczne, odwodnienia. Trzeba przy tym dużo robić rzeczy, których normalnie nie widać, czyli całą kanalizację pod ziemią. I ten chodnik jest bez wątpienia potrzebny. I ja nie mówię, że to jest koniec w tym momencie, bo tam dalej przecież też mamy zabudowę. I ten chodnik nie zadeklaruje kiedy, ale również trzeba będzie kontynuować. To będzie wszystko zależało od kondycji finansowej oczywiście województwa, gminy. Jest przecież powszechnie wiadomo, że ta sytuacja epidemiologiczna, która teraz się zdarzyła, zablokowała ruch turystyczny. Tym samym są mniejsze wpływy zarówno do kasy gminy, jak i z odpisu z podatków do budżetu województwa. Przyszły rok będzie pod tym względem bardzo trudny. Ja liczę na to, że w roku 2022 już wrócimy do normalności i będziemy normalnymi, znaczy takimi jak poprzednio, pieniędzmi dysponować. Uczestnicy spotkania wspólnie podkreślali, iż nowy chodnik to przede wszystkim zapewnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.